Radia 24. A więc jako się rzekło, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam państwa serdecznie. Jest z nami Tomasz Jaskuła, poseł KUKIS 15. Witam, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie pośle, 100 lat temu podpisany traktat pokojowy, traktat wersalski. Pan jest historykiem. Kiedy uczył pan młodych ludzi, to co pan im mówił o traktacie wersalskim w kontekście naszej historii? <noise> Wybitny kompromis polskiej elity politycznej, a poza tym kompromis, który był okupiony jednak ogromnym wysiłkiem ponad 123 lat wielu powstań, ale i pracy organicznej. No i wspaniała postawa elit, jak wspomniałem, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że na samym kongresie pewnego rodzaju promesę do działania dostał Roman Dmowski. Od Józefa Piłsudskiego. No i tu wybitna rola Romana Admowskiego. Warto przypomnieć, że to był nie tylko erudyta, ale i fenomenalny lingwista, który mówił dziewięcioma językami. I kiedy, um, przypominam sobie to, kiedy um, raport o granicach i ostatnia mowa końcowa Romana Admowskiego przebrzmiała w języku francuskim i tłumacz źle tłumaczył, to przeszedł na angielski, ale władał również włoskim, rosyjskim, no i był człowiekiem, przed którymi wszyscy chylili czoło. Ale to jest wysiłek bardzo wielu, wielu pokoleń Polaków. Ja sobie przypominam jedną rzecz, którą zrobiliśmy w parlamencie, ponieważ na stulecie niepodległości, jakby chciano wyeksponować Dwie postaci, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. I przypominam sobie, że na prędce przygotowaliśmy poprawkę z posłem Sylwestrem Chruszczem. No i mamy sześciu ojców założycieli, z sześciu ojców niepodległości. Z każdej opcji politycznej, bo trzeba skłonić się wszystkim Polakom, że ten wysiłek, który był zrobiony na Wersalu, czy na terenie Kongresu Wersalskiego, a później również walka o granice. To był wybitny wysiłek wielu pokoleń, który skończył się stworzeniem czegoś nieprawdopodobnego, czyli niepodległej Polski z trzech rozbiorów złożonej. A to naprawdę była sztuka. Panie pośle, udało się zaraz potem obronić również te granice, bo to zdaje się niespecjalnie komukolwiek w tej części świata się e, podobało. I spory co do tego, jak te granice mają wyglądać, z konferencji przeniosły się e, no już w, do tych bieżących działań. W tym również działań militarnych? No tak, no, zdecydowanie pod koniec wojny, aczkolwiek ta koncepcja jest wcześniejsza. Niemcy stworzyli pojęcie i koncepcję Europa, czyli takiej Europy, która środkowo-wschodniej, która miała znajdować się pod, im, pod ich wpływami. To nie tylko Polska, to nie tylko Białoruś, Ukraina, ale i również państwa bałtyckie. Zatem my naprawdę zawdzięczamy przede wszystkim sobie, niepodległość temu wysiłkowi zbrojnemu, którego podjął się Józef Piłsudski, bo tutaj nie ma wątpliwości. Oczywiście tu trzeba do, doceniać wszystkich, i generała Hallera, i Rozwadowskiego. Całą polską elitę stanęliśmy na wysokości zadania. I to jest ciekawe, że każdy zabór coś dał. No, na przykład zabór austriacki dał fenomenalną elitę przygotowywaną przez wiele lat. W autonomii galicyjskiej przede wszystkim polskich nauczycieli, szkolnictwo wyższe, to, to jest wielka rzecz, prawników. Zabór pruski dał fenomenalną pracę u podstaw, ale i również świetną bankowość spółdzielczą, o czym czasami zapominamy. No i zabór rosyjski, który po prostu przechodził przez każdą w zasadzie zawieruchę wojenną i powstańczą i dał siłę zbrojną tutaj. Także to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. To ja bym powiedział, cuda się zdarzają, ale ten cud był, cud był wspomagany gigantyczną pracą polskiej elity politycznej. W ogóle wszystkich, bo to, to jest... Trzeba chylić czoła, bo to, że powstała Polska w 18 roku, a zakończyła się ta budowa państwa w 23 roku i konstytucyjnie, ale no, konstytucję marcową uchwaliliśmy w 21 roku, ale zamknęliśmy ostateczne granice w 23 roku, to to było coś niebywałego i nieprawdopodobnego. I warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, jakim kultem otaczano m.in. Romualda Trauguta, ale i wszystkich powstańców. Styczniowych. I dzisiaj czasami się próbuje podważać. E, powstanie było niepotrzebne, powstanie takie było niepotrzebne. No nie, bez powstań nie byłoby wolnej Polski. I bez e, trudu tego pozytywistycznego też nie byłoby Polski, Polski wolnej. Całe lata pokolenia, które państwa polskiego nie miały, które dążyły do tego pokolenia i nie, pozwalało, nie pozwalały, aby świat zapomniał o tym, że Polska chce być na mapie, że Polacy chcą mieć swoje państwo, chcą mieć swoją państwowość. No i się udało. To o jeszcze jedną rzecz historyczną, a zaraz przejdziemy do tych bieżących spraw, choć związanych również z wielką polityką. E, przy tej okazji trzeba spytać. W orędziu Woodrow Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, pojawiło się. Pojawił się właśnie ten postulat, że musi powstać po pierwszej wojnie światowej wolna Polska z dostępem do morza. No tak, to jest to jest coś, o czym niestety bardzo wiele osób we, we współczesnej dyskusji politycznej zapomina. Hmm, Ochydnie pokazując Stany Zjednoczone i przyrównując Stany Zjednoczone, między innymi. W, we współczesnej geopolityce, mówiąc, że to jest równorzędne, na przykład wprowadzenie armii amerykańskiej do Polski, równorzędne z wojskami sowieckimi. Jest to podła insynuacja, przede wszystkim dezinformacja. Otóż my sobie nie zdajemy sprawy, mam nadzieję, że większość zdaje sobie sprawę, że Polska w 13 punkcie dzięki świetnej pracy Paderewskiego, ale nie tylko. Została zapisana jako warunek sine qua zakończenia wojny, czyli ma powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. Szczerze mówiąc, bez tego wsparcia amerykańskiego jest mocno wątpliwe, czy Polska powstałaby w takim kształcie i czy w ogóle Polska by się utrzymała, bo pamiętajmy o tym, że w koncepcji środkowej Europy, my, Europy, Niemcy twierdzili, że w zasadzie, a kiedy już państwo polskie powstawało, że Polska jest państwem sezonowym, to wsparcie amerykańskie było bardzo silne. To no zresztą Stany Zjednoczone w zasadzie w tej wojnie przeważyły, podobnie jak w II wojnie światowej. Także trochę więcej szacunku do sojusznika z, z Atlantyku, yy, mimo wszystko warto mieć i, i mieć trzeźwe spojrzenie na dezinformację, że Stany Zjednoczone nic nie zrobiły w niepodległości państwa polskiego. Owszem, zrobiły i to bardzo pan, dobrze. Panie pośle, to, to jeszcze jedna rzecz. Pan o tym wspomniał, ale może warto o tym, o tym powiedzieć więcej, bo powiedział pan o pracy Ignacego Paderewskiego właśnie w Stanach Zjednoczonych. Pracy nad, jeśli można tak powiedzieć, nad prezydentem USA Woodrow Wilsonem, bo to jest praca, która została wykonana tam na miejscu i tam udało się dotrzeć do ludzi, którzy na prezydenta Stanów Zjednoczonych mieli przemożny, istotny wpływ. With. No tak, istotnie, aczkolwiek z tym związana jest pewna anegdota, ponieważ w kiedy w. My, znaczy my musimy zrozumieć, jaką pozycję miał Paderewski w Stanach Zjednoczonych w ogóle na świecie. To był powiem, po młodzieżowemu, to była mega gwiazda. To był człowiek, który dzisiaj, nie wiem, można porównać do zespołu YouTube, czy, czy największych gwiazd rokowych. To był człowiek, który przyciągał tłumy. Jego zdanie, ja przypominam sobie taką anegdotę z Carnegie Hall, kiedy grał i ciągle podkreślał swoją polskość. Prezydent Wilson był na sali Carnegie Hall, odsłuchiwał to i w loży prezydenckiej był pułkownik House, który później bardzo mocno polskie, Polsce sprzyjał. I dotykał ramieniem, dotykał ramienia pan Potocki, pułkownika House'a i mówił, zobacz, zobacz, to jest przepraszam, że tu tak powiem, to jest chłop z z dóbr mojego ojca. A House odpowiada, ale to, to jest geniusz, to jest geniusz, może być chłopem, ale jest geniusz. W czym jest problem? Problem polega na tym, że być może te osobiste kontakty, oczywiście trudno uznać, że one zaważały na tym, ale to był fenomenalny wpływ, kiedy Paderewski, kończąc koncerty, Mówił, ja jestem synem ziemi polskiej i, i, i pytanie, no a gdzie to państwo polskie, prawda? Um, okazywało się bez odpowiedzi i w konsekwencji e, paderewski. Paderewski mocno dołożył się do polskiej niepodległości. Wybitny człowiek, wybitny po prostu. A dziś żyjemy w państwie polskim i po tych wszystkich trudnych latach, po trudnych latach, które nastąpiły później, które nastąpiły w czasie II wojny światowej, sowiecka niewola po II wojnie światowej. I a propos tego, na ostatnie cztery minuty naszej rozmowy, Rada Europy podjęła decyzję, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podjęło decyzję o tym, aby przy wrócić pełnię praw Federacji Rosyjskiej w tym ciele, pomimo tego, że nic nie, nie zmieniło się, jeśli chodzi o powody, dla których została Rosja zawieszona w swoich prawach. Cały czas okupuje Krym, cały czas jest aktywna wojskowo na Ukrainie, cały czas kwestionuje granice Gruzji, cały czas jest aktywna na przykład w Mołdawii. Z jakiego powodu jak pan ocenia to, co się, to, co się stało w Strasburgu? No przede wszystkim trzeba, trzeba stwierdzić, że jest to głosowanie skandaliczne, bo ja przypominam sobie, że tam było chyba 112 głosów do 60, kilku, w tym podobno mylący się poseł Mieszkowski, który głosował za w zasadzie przywróceniem Rosji. Moja ocena jest taka: to znaczy, Europa pokazała bardzo niebezpieczny sygnał krajom centralnej Europy i wschodniej. Niebezpieczny pod tytułem: W zasadzie nie jesteśmy zainteresowani integralnością terytorialną waszych państw. W związku z tym to wzmacnia przekaz amerykański, że to tak naprawdę gwarantem granic mog mogą być Stany Zjednoczone. Jest to bardzo przykre. Oczywiście w polityce, jeśli możemy i mówimy, jest to bardzo przykre, to nic to nie oznacza. Oznacza to, że. Europa Zachodnia, zwłaszcza Niemcy, niestety po raz kolejny chcą prowadzić po prostu interesy z Rosją. Że embargo na Rosję, że wykluczanie Rosji słuszne za no, m, niesłychanie agresywną politykę, bo to często jest pomijane. My sobie nie zdajemy sprawy, że tak naprawdę od 30 lat Rosja próbuje odbudować Związek Radziecki, wpływy w, na terytorium Związku Radzieckiego. To jest nie tylko Mołdawia, to są przecież problemy w Gruzji, zwłaszcza w Abchazji. To są wszystko aspekty, którymi Rosja głęboko inwigiluje te państwa. Niektóre sobie radzą lepiej, niektóre gorzej. Na przykład, Estonia całkiem nieźle. I ma trzeźwy stosunek. Chwała Bogu, po drugiej, po drugiej stronie również są państwa, które przestały mieć złudzenia. Proszę zwrócić uwagę na Szwecję, która przestała mieć złudzenia i zaczyna coraz częściej mówić o tym, że neutralność jest miła i fajna, ale zagrożenie rosyjskie jest tak realne i tak duże, że Szwecja zastanawia się nad wejściem do Paktu Północnoatlantyckiego. W związku z tym Sytuacja dla Polski jest trudna. To, co zrobił prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński w 2008 roku w Gruzji, to być może uratowało Gruzję na kilka lat. Demonstracje w Gruzji, które obserwowaliśmy i obserwujemy, uprzeżone nadal są. Pokazują, że Rosja się nie cofnie. Rosja jest bardzo niebezpiecznym państwem, musimy sobie uzmysłowić, i tym bardziej jest to niebezpieczne dla Polski, bo co rusz w internecie, co rusz w mediach różnego rodzaju, pojawiają się w Polsce putinofile, którzy usprawiedliwiają tą politykę, którzy pokazują, że Rosja jest jakąś ostoją wartości, no niby jakich wartości? Agresji, śmierci, podbojów. No niestety moją rolą, ale nie tylko moją, jest odkręcanie rzeczywistości, którą próbuje się zafundować Polakom, przedstawiając Rosję jako łagodne państwo, a wszystko co złe przychodzi od Stanów Zjednoczonych. Ta dezinformacja niszczy po prostu Polaków i, i mam nadzieję, że coraz więcej osób na trzeźwo będzie patrzeć na to, co dzieje się wokół Polski i w samej Polsce również, bo przecież długie ramię Moskwy jest bardzo silne w Polsce, nad czym boleja. O czym mówił nasz gość Tomasz Jaskuła, po, poseł Kuki z 15. Panie pośle, dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie. Przegląd prasy.